Można nie mieć żadnych objawów, a można mieć mało zauważalne i dolegliwe. O przechorowaniu koronawirusa można dowiedzieć się po fakcie albo nigdy. Co niestety nie znaczy, że nasz organizm nie ucierpi. Zbadali to już lekarze i mają konkretne dowody. Marek Nowicki. To trójwymiarowy obraz płuc pacjenta z Chin. Ten ciemny klin po lewej stronie to miejsce zaatakowane przez chorobę. Część płuc już nie oddycha. Tam, gdzie testy nie rozwiewają wątpliwości, trójwymiarowy obraz może odpowiedzieć na pytanie, czy to zwykłe zapalenie płuc, czy atak koronawirusa. Zdjęcie udostępnił nam radiolog dr Łukasz Kownacki. Myślę, że jesteśmy w stanie tutaj, panie redaktorze, pokazać bardzo wyraźnie, jak ta choroba wygląda na samym początku, kiedy ona zaczyna się rozwijać, no i docelowo prowadzi do zaciemnienia obrazu. W wyniku tego pacjent nie ma po prostu czym oddychać. A zaczyna się zawsze od zwykłego, bezbolesnego zakażenia. Koronawirus może bytować na różnego rodzaju płaszczyznach przez wiele godzin, ale najgorsze jest to, że może się również przemieszczać w aerozolu w powietrzu. I z tych płaszczyzn i z powietrza łatwo przez śluzówki, nos i gardło przedostaje się do naszego organizmu i zaczyna go kolonizować. Pierwsi zwiadowcy niebawem pojawią się w płucach. I to właśnie tutaj, w mateczniku centralnego układu oddechowego, zazwyczaj rozgrywa się główna bitwa o zdrowie i życie pacjenta. Organizm w tę bitwę angażuje swoje najlepsze oddziały, czyli układ odpornościowy. I ten układ w większości przypadków walkę wygrywa. Często ataki koronawirusa kończą się bezobjawowo albo zwykłym kaszlem. Problem zaczyna się wtedy, kiedy układ odpornościowy pacjenta jest słaby, bo już walczy z innymi przewlekłymi chorobami, na przykład krążenia. Wtedy w płucach górę wziąć może koronawirus. To skan pokazany przez telewizję CNN. Tu koronawirus zaatakował płuca w wielu miejscach. Układ odpornościowy musi gwałtownie produkować przeciwciała, kiedy już rozpozna przeciwnika. Ale to są układy, które pobierają bardzo dużo energii. I u osób, które są istotnie chore, ciężko chore, z racji innych chorób, to tam te mechanizmy są zachwiane. To między innymi dlatego aż 30% zgonów na świecie spowodowanych przez COVID-19 to chorzy na cukrzycę. Cukrzyca może wywoływać wiele powikłań, które powodują niedotlenienie tkanek i osłabienie układu odpornościowego. To z całą pewnością ci chorzy są w grupie szczególnego ryzyka. Może nie tyle zachorowania, bo nie znamy danych, czy cukrzyca zwiększa predyspozycję do infekcji koronawirusowej, natomiast na pewno mają większe ryzyko powikłań, w tym również śmierci z powodu infekcji. Dobrze leczona cukrzyca nie stanowi zagrożenia. Problem polega na tym, że mamy w Polsce około 500 000 osób, które żyją z nierozpoznaną cukrzycą. Marek Nowicki, Fakty.